Cześć. W ostatnim moim poradniku o sieci, gdzie pokazywałem, jak na trzy sposoby zwiększyć zasięg waszej własnej sieci Wi-Fi, poruszyłem również temat mostów. Mostu, który możemy utworzyć z dwóch routerów, to nawet nie muszą być dwa takie same routery, byle wspierał technologię mostu i w ten sposób rozszerzyć nie tylko ten zasięg sieci Wi-Fi, sieci bezprzewodowej, ale także funkcjonalność waszej domowej sieci, bo zyskujemy na przykład, jeżeli wasz router, który z nich posiada, dodatkowe porty również USB, które możemy wykorzystać czy to do serweru druku, czy na przykład serwer FTP, czy po prostu jakiś domowy wewnętrzny dysk sieciowy. Dzisiaj pokażę wam, jak dwa routery na przykładzie Archera C7 od TP-Linka w ten sposób skonfigurować. Jest to temat o tyle ciekawy, że niewiele osób wie o takiej możliwości, a często w domu posiada jakiś na przykład stary router, który może wykorzystać, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jest to sposób raczej rzadko używany, a też przydatny. Słuchajcie, sam proces jest naprawdę bardzo prosty i zajmie wam kilka minut. Przede wszystkim najpierw uruchamiamy router. Jeżeli macie już domyślnie ustawioną aktywną sieć Wi-Fi, wiecie jakie jest hasło do tego routera, no to w zasadzie nie musicie do tej pory z nim nic robić. Zobaczcie, on tutaj tylko i wyłącznie jest podłączony do sieci energetycznej. Logujemy się na nasz pierwszy router, ten, który do tej pory działał. Kiedy mam już panel administracyjny, przechodzimy do ustawień sieci Wi-Fi, ja tutaj mam 2-4 GHz i zmieniamy kanał. Zmieniamy kanał na stałe. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaki kanał jest najmniej obciążany tutaj, to warto sobie odpalić na przykład jakiekolwiek narzędzie konfiguracyjne, gdzie widzicie, jakie aktualnie sieci są w waszym zasięgu i na jakich kanałach pracują, i wybrać ten, który jest powiedzmy najmniej obciążany. W tej chwili widzę jedynkę, czwórkę, nie ma na przykład w ogóle żadnego urządzenia pracującego na kanale numer 3, więc zmieniam sobie kanał na trójkę. Dalej zaznaczam opcję Enable WDS Bridge, czyli że nasz most będzie dostępny. I tutaj, w zależności oczywiście od routera, od jego możliwości konfiguracyjnych panelu sterowania, musimy uzupełnić SSID sieci, która będzie mostem, czyli w tym przypadku byłoby to SSID drugiego z routerów, jego adres MAC, a następnie wprowadzić również hasło zabezpieczające. Na szczęście Archer C7 posiada możliwość przeglądania dostępnych sieci Wi-Fi. Ja lokalizuję tą, która jest moja. Jak to zrobić? Bardzo proste. No najczęściej będzie ona wyświetlana gdzieś tutaj do góry pod względem zasięgu, bo mam tak blisko ten router, że no nie ma innej możliwości. I to jest sieć TP-Link 2,4 GHz 2AC BF3. Odnajduję ją na liście. Tutaj akurat nie musi to być pierwsze. I wybieram opcję Connect. W ten sposób jestem połączony już z routerem, ale brakuje mi tutaj jeszcze hasła. To hasło muszę uzupełnić ręcznie. Skąd mam wiedzieć, jakie jest to hasło? No, sposób najprostszy. Jeżeli to jest router nowy, to najczęściej takie pierwsze hasło, pierwszy PIN jest podane na samym routerze. Ja więc go sobie po prostu przepiszę. 7, 5 i lecimy sobie dalej. Mam nadzieję, że to będzie prawidłowe hasło, że tutaj nie zostało w żaden sposób zmienione. I kiedy te dane mam już uzupełnione, tu nic nie muszę zmieniać, bo te opcje zostały uzupełnione automatycznie, klikam na Save. Mam informację, czy na pewno chcę te zmiany wprowadzić. Klikam na OK. I teraz, aby pierwszy z routerów był skonfigurowany, trzeba go uruchomić ponownie. Tak po prawdzie to w tym momencie mam skonfigurowany pierwszy z routerów. Powróciliśmy z powrotem do menu, gdzie możemy się zalogować. Ja teraz odepnę sobie przewód sieciowy, żeby nie mieć tutaj problemu z przelogowaniem się na drugi router. Słuchajcie, teraz kiedy będziemy się logowali na drugi router, można go podpiąć kablem, można go podpiąć również bezprzewodowo. A tutaj się połączymy z nim przewodowo. Można sobie wziąć, rozłączyć się na razie. Tu już widzimy, że połączyło nas przewodowo z routerem, więc się zalogujmy do panelu administracyjnego. Mamy w tym momencie pierwszy ekran, to jest ekran startowy, konfiguracyjny. Widzicie od razu, że są tutaj inne ustawienia, więc bierzemy się za konfigurację. Możemy sobie te opcje tutaj przelecieć po kolei, ale takiej konieczności też nie ma, ponieważ wchodzimy od razu w ustawienia sieci 2,4 GHz, wybieramy taki sam kanał, jaki ustawialiśmy na naszym pierwszym routerze. Tu musimy jeszcze zmienić na nasz
kraj na Polskę, ok, tu zostaje i również wybieram opcję mostu. Bierzemy sobie tak samo jak wcześniej, przeglądamy po prostu dostępne i wybieramy ten, który nas interesuje. I to jest ten. Tu tak samo należy wpisać hasło. Ok, i kiedy to mamy zrobione, bierzemy na save i tak samo będziemy uruchamiali za chwilę ponownie router, ale wcześniej przechodzimy sobie jeszcze do DHCP i wyłączamy naszą bazę adresów, ponieważ adresy będą przydzielane właśnie z pierwszego routera. Klikamy OK i teraz możemy ponownie zrestartować nasz router. Czekamy, aż ten się zrestartuje. Okay, słuchajcie, nasz router powinien już być tutaj zrestartowany, natomiast on w tym momencie chce nas logować na ten pierwszy. My oczywiście na to nie pozwolimy, tylko bierzemy sobie drugi z routerów, który użyliśmy tutaj jako mostu i sprawdzimy, czy już jest internet, a zaraz pokażę Wam, jak sprawdzić, czy most jest skonfigurowany prawidłowo. A nie zrobiłem jednej rzeczy, nie zrobiłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Także trzeba się zalogować jeszcze raz z powrotem do panelu administracyjnego Archera, ponieważ w tym momencie most nie miałby prawa działać. Dlaczego? No, bo będziemy mieli dwa takie same adresy IP w sieci, a to nie przejdzie. Obydwa routery, ponieważ mają swój adres, na który się logujemy z końcówką 01. Więc tutaj z powrotem rozłączamy tą sieć, z którą jesteśmy w tej chwili połączeni. Tutaj przewodowo cały czas trwa identyfikowanie. Zobaczymy, czy już możemy się zalogować. Tak, możemy się zalogować, ponieważ tutaj w zakładce status cały czas widzimy adres IP 192.168.0.1 i to jest adres tego routera. My go musimy zmienić, dlatego wchodzimy sobie w network. Wchodzimy w ustawienia LAN i tutaj zmieniamy IP naszego drugiego routera nie ze 192.168.0.1, a na dwójkę. To jest bardzo, bardzo ważne. Zapisujemy zmiany, OK. Sprawdźmy, czy zmiany nie zostały zapisane, wyrzuciło nas. I w tym momencie czekamy po raz kolejny po prostu na restart tego routera. OK, słuchajcie, router już się zrestartował i teraz już powinien być internet i możemy korzystać z funkcji mostu. Jak to sprawdzić? Logujemy się, widzimy tutaj, że wszystkie parametry są OK. Port WAN jest odłączony. Ja odłączyłem również przewód sieciowy. Jak widzicie, znowu jest tylko i wyłącznie zasilanie podłączone. Można wejść tutaj w ustawienia sieci i widzicie, że już jestem połączony z routerem, nie z moim tutaj firmowym WavePC, ale właśnie TP-Link 242ACBF3, czyli to jest ten router. Możecie sobie, jeżeli mi nie wierzycie, otworzyć dowolną stronę przeglądarki. Niech to będą wideo testy. I proszę, wszystko pięknie działa. Jak sprawdzić, czy jesteśmy również połączeni i możemy korzystać z naszą siecią macierzystą? No nic prostszego, wystarczy połączyć się z naszą siecią, tą pierwotną, czyli w tym momencie dla mnie to jest WavePC 2,4 GHz i tutaj też mogę sprawdzić po prostu, czy jest internet. Proszę bardzo. Dla jeszcze mniej wierzących, mam jeszcze prostszy sposób. Wchodzimy, słuchajcie, w konsolę CMD i wpisujemy ping i wpisujemy adresy IP pierwszego routera, czyli 192.168.0.1 i dostajemy komunikat o pingu oraz, że żadne pakiety nie zostały utracone, a potem drugi 192.168.0.2, ponieważ drugi Archer, nasz most, ma adres ping 2. I tutaj przelatujemy również i proszę bardzo, mamy informację, że zostaliśmy poprawnie skonfigurowani z obydwoma routerami. Bez problemu możemy je skonfigurować i internet mamy na obydwu routerach. W ten sposób nie tylko, że poszerzyliśmy sobie możliwości pracy, bo mamy większy zasięg sieci Wi-Fi, ale mamy także praktycznie w pełni funkcjonalny drugi router w naszej sieci. Jest to doskonały sposób na to, aby wykorzystać jakiś stary router lub jeżeli kupiliśmy sobie nowy, stary nasz posiadał funkcję mostu,
to z drugiego zrobić taki most i mieć wzmocnioną, lepszy zasięg naszej sieci Wi-Fi. Moi drodzy, konfiguracja bardzo szybka, bardzo prosta, o kilku elementach należy pamiętać. Przede wszystkim, jeżeli chcecie łączyć wasze routery w mosty, to pamiętajcie o tym, że na pierwszym routerze najpierw się do niego logujecie, wchodzicie w ustawienia waszej sieci Wi-Fi, tam zmieniacie kanał na stałe, najlepiej sobie z listy wybrać ten, który jest najmniej obciążony, następnie wpisujecie dane albo z automatu, albo ręcznie waszego drugiego routera, który już jest podłączony, włączony do sieci. SSID, adres MAC i oczywiście hasło. Hasło zawsze będziecie musieli wpisać ręcznie. Następnie logujecie się już na drugi router i tutaj przede wszystkim pierwszym krokiem, który ja zrobiłem później, a powinienem to zrobić jako pierwszy, to jest zmiana adresu IP. Nie może być dwóch takich samych adresów IP w sieci, bo będzie po prostu ich konflikt. Jeżeli na pierwszym routerze zostawiacie sobie 0.1, tak tutaj możecie sobie zrobić po prostu 0.2. Bez problemu będziecie w stanie w takiej sieci po prostu odnaleźć. Następnie wchodzicie w ustawienia sieci 2, 4 GHz, 5 GHz, zależy na której chcecie ten most zrobić i tam wpisujecie dokładnie te same daty, te same dane, czyli przede wszystkim ten sam kanał, który ustaliliście na pierwszym routerze, czyli jeżeli tam była trójka, ja tutaj też ustawiałem trójkę. Następnie wpisujecie adres MAC, adres IP oraz klucz zabezpieczający do tego pierwszego routera. Też to można zrobić z automatu, poza oczywiście hasłem, które musicie uzupełnić ręcznie. I jest jeszcze tylko jedna rzecz, którą musicie zrobić na drugim routerze, który będzie naszym mostem, a mianowicie wyłączyć tam bazę adresów DHCP. To jest tylko most, a nie samodzielny router, dlatego adresy IP poszczególnych urządzeń nie będą przyznawane przez router mostu, a nasz pierwszy router w naszej sieci. Moi drodzy, ode mnie to jest na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film się podoba, jeżeli poradnik się podoba, łapka w górę i ważna informacja na koniec. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z siecią, zapraszamy na nasze forum. Tam jest dział sieci. Link tutaj dam bezpośrednio w opisie, a także postaram się, aby znalazł się w adnotacji tu albo tu. Zobaczymy, gdzie będzie miejsce. I tam szukajcie pomocy. Mamy również pomoc specjalisty od TP-Linka, więc gdybyście mieli problemy z konfiguracją któregokolwiek z urządzeń TP-Linka, to dostaniecie na pewno profesjonalną odpowiedź. Ja jeszcze raz Wam dziękuję. Do zobaczenia.